Piękny, modry, Dunaj. Grupa słońca. Grupa Kaśka tam jedzie. W pełności widoczne, czyli to stojąca na postumencie kobieta trzymająca w dłoniach liść palmy, a po prawej stronie góra zamkowa skała. Z siedzibą prezydenta. Jak się te drzewa tej skały trzymają, nie? Most łańcuchowy. Piękna, Kasia, na zamówienie, żeś naprawdę tam mówiłaś. Nie zależy, że najtrudniej jest wersja. Na górze jest kadera, a przed nami post właśnie galerna. Czy ci właśnie ta córka to w Budapeszcie mieszka? Chyba tak. Ciekawe, jak tam ciocia Basia. Ale na króla, ale król cię wie tam. Prawą stronę ulica Vacci, prowadząca pięknie ten właśnie bulwar Deptak. Po prawej stronie mają Państwo i prowadząca i w lewo i po prawo, bo tam jest prawo prowadząca. Samo po uciechu, czy jak? Nie, gdzie jest? Dużo głowę, głowa, głowa, głowa. Czy się oczycie głowy? Czy to stało? Bo mądrego, to też mamy w tym pulsie. Panieczka, panieczka, tu jak ja to wiem? Tu się nawet księżka. Powiedz coś. Ja nie wiem, co jest. Ela powinna tak jak od wczoraj. Krzysio, oglądaj. Udawisz pan. A widzisz, to mi się podoba. Tutaj to wszystko jest. Kroniki sądowe to będzie. Ja rozumiem, no to jest ten. Fajbusiek. A jeszcze po tym śniadaniu to się człowiekowi zwiększa, tak? Ale to ty. Chociaż wiesz co? Zeszło nasze lepiej. Oj, to już jest parlament. Wygląda to raczej jak kolejny, bo taki jest. Tak, tak, a nie parlament. Jedno z najbardziej ulubionych przez mieszkańców Budapesztu miejsc wypoczynku. A tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie przystanku tramwajowego. W odpadach problem robienia wysepek i wchodzenia ludzi pod auto. Coś to tam taka półka. Ale co, dopóki? A to jeszcze powiem, że trzeba było bardzo wysoko wchodzić. Tyle namęczyliśmy. Dodatkowo pamiętam w domie. Wyszliśmy, zjedliśmy obiad, nie zeszliśmy. Most łańcuchowy, drodzy Państwo. Cały czas wzdłuż Dunaju, a Zamek Królewski ponad nami. Wieczek mówi, a bo to są językuszki. Mamy też. Nie. O, wiem, że się tepią.
fajne. Dobrze, że płyniemy. Bardzo. Ja też życzę. Do syna. Ale Krzysiek jeszcze się nie nauczył po węgiersku. On jeszcze po polsku gada. Nie, on się może napije. Na roku będzie drożej niż samo wynajęcie. To jest na Piotrkowskim. No. Czyli po zlikwidowanej wszystko. Idziesz do tych sklepów, a tam tylko dziewuszka stoi, rozumiesz? I żywego ducha nie ma. Ona przywoziła same lęby. Ale na ciepło zrobię. Nie, nie, to ci jest żoga. Lubisz na ciepło też? Lubię, ale nie będą. Białe. Mam ja białe. Przepraszam, wzięłam i białe były warkocze. Funca mu wzięłam. No, przepraszam. O, ty nie mogłaś jechać wtedy. Nie wiem, coś miała, że nie mam pieniędzy. Potem kontynuujemy autobusem, potem znowu spacerkiem, znowu autobusem i tak dalej do Upadłego. Ja to jest Upadłego. Tak. Nieźle. Tak. Do czego zmierzam? Skończymy gdzieś tam w koło 6. No tam idziemy. Tam idziemy na górę. Tak. Owoce spadły z łusek.
Oh, good job.